Sztuczna inteligencja pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji na różne sposoby. Na przykład może analizować bardzo duże zbiory danych, które człowiek mógłby analizować, ale pewnie zajęłoby to sporo czasu. Natomiast sztuczna inteligencja to może zrobić za nas i przesłać nam tylko wyniki, które menadżerowie czy też kadra zarządzająca może przeanalizować i wprowadzić do organizacji. Co jeszcze może robić? Może też optymalizować nam pewne procesy, na przykład zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dostawami, jeżeli chodzi o jakąś logistykę itd., itd., bo to są proste czynności powtarzające, więc jest to ciekawe, że to może robić sztuczna inteligencja, która robi to po prostu szybciej niż człowiek. No i jakby z takiej najważniejszej strony może wprowadzać te innowacje do produktów. Tutaj mówimy o właśnie tej przewadze konkurencyjnej, szczególnie dla startupów, czyli dla takich innowacyjnych firm. I dzięki zastosowaniu tej sztucznej inteligencji one mogą zdobyć więcej na przykład danych, mogą usprawnić swoją technologię, która będzie lepiej działać, mogą dostosować jeszcze lepiej produkt dla swoich klientów. Jeżeli chodzi o wyzwania związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji, to przede wszystkim myślę, że to jest edukacja pracowników. Dzięki czatowi GPT możemy zobaczyć, jakby więcej ludzi usłyszało o tej sztucznej inteligencji, natomiast widzę, że dalej podstawy tej edukacji, jakby wiedzy, co ona może i jak możemy z niej korzystać, są jakby kuleją i to jest pierwsze wyzwanie, czyli edukacja pracowników, żeby się nie bali używać, żeby nie myśleli, że to jest zło wcielone, tak jak niestety się teraz słyszy, tylko że to jest jakby taka pomocna dłoń, która może odciążyć w takich najprostszych czynnościach. Taką kwestię, którą widzę jako problem, może być integracja z już obowiązującymi systemami IT. Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne w Europie Centralnej i Środkowo-Wschodniej związane ze sztuczną inteligencją są duże. My mówimy o tym, bazując na raporcie Alior Banku za 2021 rok, mówimy tutaj o kwocie 400 milionów dolarów inwestycji na projekty związane ze sztuczną inteligencją. A powiem Państwu, że takich projektów estymuje się, że jest około 800 w całym tym regionie, a ponad połowa w Polsce i Ukrainie. Więc jesteśmy, jakby ten kapitał płynie przede wszystkim tutaj też do naszego kraju.